Po tygodniu spędzonym w Polsce ruszyłem w kolejną podróż, tym razem samochodem. I to dość przy okazji, bo brat zapytał mnie, czy chcę jechać do Danii. Moja odpowiedź brzmiała, no jasne, czemu nie? No i oto jestem, w tym oto miejscu. Przejeżdżamy przez całe Niemcy i docieramy do promu. Jakimś cudem dotarłem do Danii. Z tym gościem podjudził mnie i po 16 godzinach dotarliśmy do Jestrup. To jest taka mała miejscowość gdzieś tam pod Ringsted. Ale to nie Jestrup jest celem mojej podróży. W międzyczasie szukam roweru. Już w głowie kreuję sobie jakiś plan podróży. Udaje znaleźć mi się takie cudo. Rower wygląda całkiem przystępnie, bo cena wynosi aż 650 zł. W tym momencie tak naprawdę nie zdaję sobie sprawy, jak dużo ten rower jeszcze będzie musiał przejść. Ale od początku. Oczywiście na wstępie witają nas rowery, bo jak przystało na miasto i w ogóle na kraj rowerowy, jest ich cała masa. Cała. Od takich trójkołowych do takie rozwalone. Nie wchodzimy, zresztą. Street food. Wszystko jest ładnie oznaczone, idziemy albo rowerkiem, albo na nóżkach. Myślę, że ciężko się zgubić z takim napisem, żeby wejść. Ale są różne smakołyki. Ja nie mogę, te zapachy to się mieszają. Zgubię za chwilę. Ciężko się zdecydować, czy to jest wszystko, totalnie wszystko. Same podsumowując, jedzenie było bardzo dobre, piwo zresztą też, jak już mówiłem, jeśli chodzi o burgery, to nie były jakieś wybitnie drogie, ale piwo mogło być trochę tańsze, bo Rafał zapłacił 130 koron za dwa piwa, ale dużo, ale smacznie, duża porcja. Wyścigony za namiot. To ostatnie zakupy przed wyjazdem. Oczywiście najtańszy namiot, najtańsza kuchenka. Może uda się coś jeszcze znaleźć. To prysznic nawet jest w zbiornik na wodę. Ciekawego. Więc tak się prezentuje ten namiot. Za 200 koron. To jest jakieś 120 zł. Myślę, że będzie w porządku, naprawdę. Według mnie nie ma co przepłacać, bo po prostu nie chcę się przejmować rzeczami, które mogą się gdzieś tam uszkodzić, zgubić. A tak, to jest taka kwota, która pozwala mi na taki komfort psychiczny, że po prostu nie muszę się tym przejmować. Sprawdzam sobie, jak tutaj wygląda na teraz. Raczej ta mata, którą miałem wcześniej na poprzednim wyjeździe. No i wchodzi mi w ciszę. Ja też się tam mieszczę. Jest daszek, jest siateczka, więc czego oczekiwać więcej? Domek jak talala. No to kolejny dzień w Danii. Prawdopodobnie już na pewno chyba ostatni. Jadę jeszcze po śpiwór i butlę gazową. I stwierdzam, że po Danii będzie się tak świetnie jeździło.
że aż szkoda będzie wyjeżdżać. Mam nadzieję, że Niemcy, Belgia będzie to samo. Trochę się ten rower wyróżnia na tle pozostałych i mam nadzieję, że nikogo nie skusi. Choć Dania sama w sobie uchodzi za taką, gdzie jest niebezpiecznie, to jednak z tymi rowerami tutaj jest problem. Zdarzają się częste kradzieże. A tak wygląda sklep, jak u nas wyrła. Kupiłem zestaw, taką kupuję butlę. Przyszedł się jeszcze jakiś garnek. Trochę to jest duże, ale trudno. Nie chcę się szukać jakichś innych. Teraz się zastanawiam nad śpiworem, czy wziąć taki mniejszy, czy większy. Zwykle jest mi gorąco, zwłaszcza po rowerze. Dlatego chyba wezmę mniejszy. Zresztą jadę w stronę ciepła, więc powinno być już tylko cieplej. Mam jeszcze takie taśmy, żeby go jeszcze bardziej sprężyć. W sumie nie myślałem o tym, ale tym razem miałem taki worek kompresyjny, który przetrwał jakiś czas, ale po jakimś czasie się poddał. Więc myślę, że takie taśmy sprawdzą się lepiej i to zupełnie przypadkiem je napotkałem. A niestety żadnych garnków tutaj nie ma, więc będę musiał podjechać jeszcze do jakiegoś innego sklepu. Ciekawe rozwiązanie. 275 koron do ogólnego rachunku. No i rower czeka. Nikt się nie złakomił. Teraz muszę pomyśleć, w jaki sposób zamontować śpiwór. Tak, żeby się z tym wszystkim zmieścić. Teraz sakwy są puste, ale jak je załaduję, jeszcze mam plecak ze sobą. To będzie ciekawie. No i właśnie o coś takiego mi chodziło, żeby skompresować ten śpiwór. Szkoda, że nie wiedziałem, że będą takie taśmy, to kupiłbym większy śpiwór. Ale trudno, myślę, że ten wystarczy. Komfort jest na 0 stopni Celsjusza. W namiocie zawsze cieplej, więc damy radę. Ja jeszcze muszę znaleźć właśnie ten zestaw do gotowania. Wszystko jest fajne, ale też przy tym drogie. No niestety, to jakoś też nie jest to wyjaka, żeby tyle płacić. To jest super świetne. Kiedyś sobie kupię, to kosztuje ponad 1000 zł. Najgorsze jest to, że jadąc, myśląc sobie o tym wszystkim, to przydałoby się wszystko. No i można mieć wszystkiego, raz, że ograniczenia miejsca, dwa, ograniczenia pieniędzy, pani kurteczka. No i właśnie czegoś takiego szukam, jakiejś małej patelni i małego garnuszka. No i kolejne 316 koron, to więcej niż piwór i butla gazowa, no ale potrzebuję takich rzeczy, jak przygotuję jakieś jedzenie bez tego. I wychodzę z tą, bo tracę pieniędzy i tyle. Daję sobie sprawę z tego, że są jakieś takie różne nowoczesne rozwiązania, jak JetBoil i tak dalej, albo takie zestawy kuchenne, które składają się do jednego. Ale ja zbyt dużo rzeczy gubię po drodze, zresztą nie zapłaciłbym tylu pieniędzy, ile to kosztuje. A takie rozwiązania emaliowe są uniwersalne i najlepsze. Teraz kupiłem sobie zbiornik na wodę, zbiornik, pojemnik, w sensie, jak to się mówi, no butelka na wodę na rower, metalowa, przez to, że te plastikowe strasznie przesiąkały takimi różnymi zapachami gdzieś tam po drodze. Jak dodawałem, jak piłem gdzieś jakieś soki czy coś takiego, myślę, że z metalem nie będzie tego problemu. No i co, i taka kuchenka, no niestety trochę duża, ale jakoś się pomieścimy ze wszystkim. Rower już spakowany. Namiot też. Rafał mówi, że to profesjonalnie wygląda, ale coś to do mnie przemawia, zwłaszcza ten rower. No i trzeba się zbierać i jechać. Pierwszy przystanek w połowie drogi na prom, a dalej się zobaczy. Dzięki, gospodarz. Fajnie było. Wrócę na pewno pomóc tym winem za miesiąc. Pogoda sprzyja. Cały tydzień ma być słoneczko, więc
trzeba jechać.